Jeszcze tylko przez 2 tygodnie można się rozliczyć z podatku dochodowego za rok 2023. Jeśli ktoś ma tylko umowę o pracę i nie korzysta z większości ulg, to właściwie nic nie musi robić. Urząd Skarbowy rozliczy PIT za niego. Warto jednak chociaż sprawdzić swoje zeznanie, zwłaszcza jeśli chcemy przekazać 1,5% podatku na konkretny cel. Karolina Komada. Choć już ponad 1 000 000 podatników z województwa śląskiego złożyło swoje zeznania podatkowe, to w urzędach skarbowych większego ruchu nie widać. Większość mieszkańców rezygnuje z wizyty w urzędach i decyduje się złożyć zeznanie za pomocą usługi Twój e-PIT. W tym roku mamy czas na rozliczenie do 30 kwietnia. Nie ma żadnych kombinacji weekendowych. Zdarza się czasem, że ten 30 kwietnia wypada na przykład na niedzielę i wtedy ten dzień rozliczenia to był kolejny dzień roboczy. Do 30 kwietnia można swoje przygotowane w wielu przypadkach przez Urząd Skarbowy zeznanie sprawdzić i wprowadzić zmiany. To o tyle istotne, można wtedy skorzystać z różnych ulg. Część ulg jest uwzględniana z automatu, na przykład ulga na dzieci w olbrzymiej większości wypadków. Jeśli korzystaliśmy z niej w latach poprzednich, to ona będzie uwzględniana w systemie. Część ulg musimy wpisać samodzielnie. Tak jest na przykład ulgą na IKZE, albo ulgą na zabytki, czy ulgą dla honorowych krwiodawców. My jako administracja skarbowa nie mamy informacji, z których ulg płatnik chciałby skorzystać, czy może skorzystać. W tym roku po raz pierwszy z usługi Twój e-PIT mogą korzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej. Warto pamiętać także o możliwości przekazania 1,5% podatku na wybrany przez siebie cel. To jest dla organizacji pożytku publicznego. Składamy zeznania podatkowe bądź specjalny druczek OP. Druk OP składamy w przypadku, gdy dostajemy z ZUS-u PIT 40, a w pozostałych przypadkach w składanych zeznaniach podatkowych wykazujemy 1,5% na rzecz tutaj organizacji pożytku publicznego. Ważne jest, aby sprawdzić, czy ta organizacja nadal ma status organizacji pożytku publicznego, czy takiego statusu nie straciła. Wszyscy, którzy rozliczą się elektronicznie, otrzymają zwrot podatku w skróconym czasie do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych trzeba czekać do 3 miesięcy.